Jest, super. Tu jest, tam z tyłu jest, po prawej stronie, ile? 40. Gdzie stuwa jest? Czerwony stuwa, super. Jest 120, tutaj pana w białej koszuli. Proszę państwa, proszę się nie pchać na scenę, jeszcze nie skończyliśmy licytacji. Poczekaj. Aha, nie, oni uciekają, dobra, dobra. Ale to te filmy jeszcze nie teraz emitują, to dopiero w październiku. Jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć na przykład kwotą, którą nie jest przygotowana, nie wiem, 2-3 tysiące złotych. Na przykład. To tutaj obok, pod kotarą jest nasze stanowisko. Jest tam nasz prawnik, który ma projekt umowy przedwstępnej. Można wpisać kwotę w przeciągu tygodnia. Jest prawnik, notariusz, rejent, same opłaty notarialne 3 tysiące. Także spoko. Wszystko jest za tym. 120 mamy u pana w białej i to jest na razie maksymalnie, są za deskę, proszę państwa. To nie jest deska stedesowa, to jest deska teatralna, za 120 nie pójdzie, to jest za mało. Taka sama wisi w korezie. Płacę kartą. Może być. Może być. 120. Oraz. Trzeci. Skandale dla pana. Proszę państwa, to Maciej wręcza całą logistykę. Prosimy pana tutaj na scenę. Boże, jaki zgrabny człowiek. Dzień dobry pan, jak ma na imię? Mariusz. Super, to jest Maciek. A ja jestem Bonafides. To już jest, proszę państwa, pierwsze 120. Brawo dla pana. Zapraszamy tam do stoliczka. Wychodzi, jak tak jak się chcesz się wspomagać, to się wspomaga. Ja mogę też. Nie, nie mogę już. Nie, no to 120 zł pieniędzy w Bonafides pod dostatkiem, ale i te 120 przyjmiemy jako gwarancję. Jako wróżbę bycie. Udane ja. A maska nadaje. Proszę państwa, to my... jest specjalna nagroda dla dyrektora Teatru Korez, Mirosława Najnerta, na czwartej teatralnej wiośnie na Rakowcu. Pod patronatem pana Piotra Zbigowskiego, przewodniczącego Rady Dziennicy Ochoty Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dziennicy Ochota Warszawy, specjalna nagroda. I tu jest, proszę państwa, cena wywoławcza 20 zł. 20. Ponieważ to może być już deska, bo jest to z kapelek, jak ktoś ma piec, można sobie tam wywołać. Ciepło daje. A tę deskę też można było w coś wmontować. Oczywiście z autografem ojca dyrektora. 20 zł, proszę państwa. Słuchamy. 20 zł cena wywoławcza? Jest. 50, tak? 50 jest, tak? 50. To od 50 o 10. Kto da 60? 50 po raz pierwszy. Proszę bardzo. Czekamy na 60. 50 po raz... Jest 60. 60 po raz pierwszy. 70 po raz pierwszy. Tak to wciąga, nie? Zobaczcie. Teraz pan. Teraz pan, no. Jak ktoś chce tylko poćwiczyć, to teraz razem. Bo jak będzie do stół, już będzie gorzej, nie? Ja słabo widzę, tego pana i tego pana. 70 po raz pierwszy i pół. Liczy za rzeczową kasę. Możecie wspólnie kupić, naprawdę. Wejdą potem oboje na filmy? Wejdą. Proszę państwa, ale już nie wyjdą. Po raz drugi 70, to da. Jest 80 po raz pierwszy. Jest coś z tyłu. Stuwa jest, stuwa. Albo stuwa. To da wobec tego 120, od 100 do 20. 100 po raz pierwszy. Jacek Hugo Bader przyjedzie. Proszę państwa, to jest niezwykle trwałe. Pamiętajmy, że... Nie, to... Z czasów starożytnych zachowały się tylko takie ceramiczne rzeczy. Także to naprawdę jest pamiątka na lata. Na razie mamy 100 po raz drugi. Deska przetrwała 150, to 1500 przetrwa, spokojnie. I czekamy na ostatnią przebitkę. Nie ma. 100 po raz... 110. 110. 110, brawo. Ja mówię 120, da państwu 20. 120 u pana. Bardzo dobrze. Brawo, 120 mam u pana. A pani może tam z sąsiadami się naradzi. To może być płytka. Może być obiegowe. Przechodnia maska, prawda? Na dzieci trzeba uważać, żeby się nie podłupło. Ale naprawdę efektowna rzecz. 120 u pana po raz drugi. 120 po raz drugi i pół. Ostatnia szansa. 120. Po raz trzeci. Brawo dla pana. Brawo.